this game was absolutely amazing. It was a little bit hard. I'm from Poland. Yeah, I'm so sorry. Now the first 45 minutes were very good. Your goalkeeper, he saved the goal from Messi. Absolutely amazing from your goalkeeper, really. Trzeba się cieszyć, no czego żeśmy się spodziewali? Spodziewaliśmy się tego, że tak ten mecz będzie wyglądał i tak wyglądał. No, chwała dla Wojtka, który dwoił się i troił, wyjmował niesamowite sytuacje. Wojtek obronił to, co musiał, no i chwała mu za to. Panowie z przodu zagrali troszeczkę słabo, ale no, mam nadzieję, że będzie dobrze. Zęby wypadały, patrząc na grę naszych reprezentantów, nie ma co ukrywać. Był chociaż jakiś jeden pozytywny punkt naszej drużynie? No myślę, że szczególnie karny zapadnie w pamięć. Myślę, że to jest główny punkt, dla którego było warto tutaj przyjechać. Nie byłoby ciężkiego, to nie jesteśmy w następnej fazie, ja tak mówię. Naprawdę, mamy oczywiście Lewandowski, to jest taki, wiesz, że wszyscy ludzie, kibice za granicą myślą, jak oni myślą o Polsce, to jest Lewandowski i tak inny, ale Szczęsny naprawdę, to jest jego trudniej, naprawdę Szczęsnego. Ja myślę, że naprawdę będzie Golden Glove, tak. Jest kozakiem. Tak, tak, jest kozakiem, tak. Dzięki Szczęsny, naprawdę obroniłeś naprawdę wiele, wiele goli na tym mundialu, oby tak dalej. To było bardzo emocjonalnie i było dużo farta. Pierwsza połowa była super, bo widzieliśmy wybranego karnego, druga połowa już nie była taka super, ale się udało. Ja nie znam się, nie jestem jakąś wielką obserwatorką, ale no szału nie było. Chyba troszeczkę tak powiemy słowo bryndza, nie? Czyli bardzo jest kwaśny ten awans. Dobrze gramy dalej, ale z Francją trzeba zupełnie zagrać inaczej. Trzeba odważniej zagrać. Więc mam nadzieję, że trener Czesław coś wymyśli. Podchwytliwego coś, jakiś misterny plan. Niestety nasze orły nie poleciały dzisiaj. To wysoko. Ale jesteśmy szczęśliwe, naprawdę przyszłyśmy. Także było bardzo interesująco. Cieszymy się, że naprawdę mamy taką silną drużynę. Silną drużynę? Tak, jesteśmy silni, jeżeli chodzi o defend. We are so strong. We just need some attack. Please, Lewandowski and all guys, we need attack. Bardzo się cieszę z tego, że wyszliśmy z grupy. Kibicowałam bardzo, jak widać. Po meczu jest wymieniona koszulka, więc się odwrócę. O, przebieranie! Było przebieranie. Trzymamy kciuki dalej dla naszą drużyny. Polska na pewno. Mam nadzieję, że wygrasz, przejdzie dalej. Szczerze mówiąc, no to troszkę kiepsko grali w porównaniu do innych meczów, ale i tak jestem zadowolona, że przeszli dalej. Trzymamy kciuki z Francją! Roller coaster emocjonalny i mam jeden punkt, mianowicie ten mecz na dobre zakończy zwycięski remis na Wembley. Teraz mamy zwycięską porażkę, także to jest najważniejsze. Ale parafraza, kiedy to pan wymyślił? Przyszło do głowy, jak się stresowałem wynikiem Meksyku-Arabia Saudyjska przez 20 ostatnich minut tego meczu. Awansowaliśmy, to jest najważniejsze, tak? Było ciężko, było trudno. Były momenty lekkiego podłamania, natomiast ważny jest wynik. Wynik może nie jest dobry, ale ważne, zaawansowaliśmy. Nie było radości, był tylko stres i trochę wstydu, no ale na końcu trzeba powiedzieć, no, że jednak wyjście z grupy jest to sukces. Wychodzimy z grupy, to jest najważniejsze, naprawdę, uwierz mi, to jest najważniejsze. Było ciężko, ale liczy się wyjście z grupy. Lecimy dalej! A was jest, więc do boju Polska, mam nadzieję, że w następnym meczu będzie lepiej.